To, co widzimy podczas fotografowania, nie zawsze jest prawdą. Nasz mózg często ulega iluzji i dlatego ten zachód słońca, który wydawał ci się fantastyczny, zupełnie nie wygląda super na zdjęciu, dlatego że aparat mimo swoich ograniczeń rejestruje świat takim, jakim on jest. W tym filmie pokażę ci, jak łatwo nasz mózg daje się oszukiwać i jaki to ma wpływ na zdjęcia, które robimy. Na pierwszym przykładzie widać dwie linie, czerwoną i niebieską. I czy możesz teraz odgadnąć, która linia jest dłuższa, a która krótsza? Pewnie znajdą się tutaj osoby, które powiedzą, że niebieska linia jest dłuższa. Wszystko przez to, że myli nas w tym wypadku tło. A prawda jest taka, że obie linie są jednakowej długości. I czyż nie zdarzyło się nam wielokrotnie, że tło, na którym znajduje się fotografowany obiekt, nie wprowadziło nas w błąd? W kolejnym przykładzie zwróćmy uwagę na perspektywę. Mamy do wyboru trzy drogi i kwestia jest bardzo prosta. Dwie drogi są identyczne, jedna się różni. I jeżeli obstawialiście, że A i B są identyczne, to niestety muszę was rozczarować. A i C są identyczne i ten przykład pokazuje, że odległość między przedmiotami, a także położenie ich względem siebie oraz perspektywa, z której patrzymy na rzeczywistość, może wpływać na to, że coś nas myli w tym momencie, kiedy fotografujemy. Następny przykład dotyczy obróbki, dlatego że ważne jest, w jakich okolicznościach i w jakich warunkach obrabiamy nasze zdjęcia. Zwróćcie uwagę na ten szary pasek. Jeżeli zmienimy tło, na którym się on znajduje, to wówczas mamy wrażenie, że on jakby zmienił swój kolor, czyli z lewej strony stał się jaśniejszy, a z prawej strony ciemniejszy. Natomiast prawda jest taka, że po dwóch stronach on wygląda dokładnie tak samo, dlatego że to tło decyduje, jak oceniamy jasność tego elementu i podobnie dzieje się, kiedy obrabiamy nasze zdjęcia. Na przykład postawcie sobie monitor na tle jasnej ściany, a postawcie sobie później monitor na tle ciemnej ściany i zobaczycie, że wyniki obróbki będą zupełnie inne. Kolejną iluzją optyczną, jakiej ulega nasz mózg, jest sprawa z kolorami. I teraz zwróćcie uwagę na zdjęcie, koncentrując swoją uwagę cały czas na takim krzyżyku, który macie na środku ekranu, który się tutaj właśnie pokazał. W tej chwili widzicie obraz, który jest negatywem tego zdjęcia i jeżeli skupicie uwagę cały czas na tym krzyżyku i jeżeli nie będziecie odwracać wzroku, to po zmianie tego zdjęcia na czarno-biały zobaczycie, co się stanie z kolorami na tej fotografii. Wszystko przez to, że nasz mózg zapamiętuje te kolory i mamy wrażenie, że one tam zostały, mimo tego, że fizycznie już ich nie ma i nie widzimy ich. Natomiast to, co chciałbym naprawdę zaakcentować w tym filmie, jest to, jak często my jako fotografowie nie dostrzegamy pewnych rzeczy. Nawet kiedy koncentrujemy się na jakiejś sytuacji i staramy się naprawdę zarejestrować wszystko, co dzieje się wokół nas, to często umykają nam pewne szczegóły. Teraz proszę was, żebyście skupili się tylko i wyłącznie na tych ludziach w białych koszulkach i policzyli, ile razy podadzą między sobą piłkę. I myślę, że jako fotografowie nie będziecie mieli żadnego problemu z policzeniem liczby podań między nimi, dlatego że takie szczegóły łatwo są wychwytywalne. To jeżeli jesteście w stanie prawidłowo odpowiedzieć na to pytanie, to mam nadzieję, że widzieliście też goryla, który szedł na środku ekranu. Jeżeli nie, no to cofnijcie sobie to wideo i zwróćcie uwagę na to, jak bardzo widoczny był on w centrum kadru. Mam nadzieję, że przedstawione przykłady pokazują, jak fałszywym przyjacielem jest nasz wzrok i jakie figle płata nam nasz umysł i skąd biorą się właśnie nietrafione zdjęcia naszego autorstwa. A jeżeli dalej będziecie oglądać filmy na tym kanale, to żaden goryl nie ucieknie sprzed waszego obiektywu. Dzięki serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.